Znajdujemy się obecnie właśnie w Zachajkach na uroczystości 20-lecia naszego zespołu. Zaprosiliśmy na tą uroczystość, zaprosiliśmy zespoły z terenu naszej gminy i z gmin sąsiednich i w ogóle naszych przyjaciół, co utrzymujemy z nimi kontakt przez te lata. Co więcej, na początku śpiewaliśmy piosenki takie bardziej ludowe, biesiadne, a później na zespół tak bardziej się zaczął przeistaczać, znaczy w takie piosenki takie bardziej może jeszcze rozrywkowe. Także mamy w repertuarze różne piosenki, poprzez i patriotyczne, i maryjne, i biesiadne, i ludowe, i takie typowo do tańca. Kiedy powstał zespół? Zespół Czerwone Korale powstał w 2003 roku, właśnie w czerwcu. Jak zmienił się skład zespołu? Na początku były jeszcze dwie panie, które tam po paru latach one wyjechały za granicę i po prostu już tak urwały kontakt. Ile osób liczy obecny skład zespołu? W tej chwili jest nas 8 osób. 5 pań śpiewa i 3 panów gra. Przedstawmy te osoby. To będzie tak: Krystyna Kozłowiec, Danuta Sierocka, Grażyna Maksymiuk, Zofia Nazaruk, Anna Wrubel, plus panowie Marian Wolski, Marian Maksymiuk i Sławek, żeby nie pomylić, Ołtuszek. Panowie służą jako oprawa muzyczna, tak, instrumentaliści. Tak. Jakie instrumenty towarzyszą wam na co dzień? Organy, harmonia i gitara. Wszyscy ten zespół dobrze znamy, ale 20 lat zobowiązuje i przydałoby się, żebyśmy przypomnieli najważniejsze chwile tych 20 lat. Przygotowaliśmy taką krótką prezentację, którą teraz wyświetlimy, a ja sobie pozwolę zrobić krótki wstęp do tej prezentacji, ponieważ jest o czym mówić. Szanowni Państwo, zespół śpiewaczy Czerwony Koralek powstał w maju 2003 roku. Pani Aniu, Pani od razu będzie słuchać, bo gdzieś tutaj mogłem zrobić specjalnie błąd i proszę go od razu wychwytywać. W czerwcu. O właśnie, widzi Pani? O, już pierwszy. Z inicjatywy pań działających w lokalnym kole gospodyń wiejskich. Początkowy skład zespołu to Anna Wrubel, przewodnicząca, Bożena Popijantus, Danuta Sierocka, Zofia Nazaruk, Grażyna Maksymiuk oraz Ewa Kaliszuk. Od samego początku panią towarzyszą Marian Wolski na akordeonie oraz Marian Maksymiuk na gitarze akustycznej, który dodatkowo wspomaga występy wokalem i aranżacją wykonania utworów. Na przełomie lat 2008-2012 zachodzą małe zmiany w składzie zespołu. Obecny skład Czerwonych Korali to Anna Wrubel, Danuta Sierocka, Zofia Nazaruk, Grażyna Maksymiuk, Krystyna Kozłowiec, Marian Maksymiuk, gitara śpiew, Marian Wolski akordeon i Sławomir Ołtuszek klawisze. Pan Sławomir dołączył do nas w roku 2017. Kolejny, dobrze, wyłapaliście, bardzo ładnie. Zespół występuje w strojach stylizowanych na ludowy, a nieodłącznym elementem są oczywiście czerwone korale. I mam pytanie, Pani Aniu, czy najpierw miałyście czerwone korale, czy wymyśliłyście nazwę i musiałyście sobie kupić? Jak to jest? Pierwsza nazwa, później korale. Dobrze, okej, to już mamy ustalone. Szanowni Państwo, Czerwone Korale występuje od roku 2003, jak mówiłem, w swoim repertuarze posiadają cały wachlarz tekstów i melodii. Znajdziemy tam stare pieśni ludowe pozyskane od najstarszych mieszkańców wsi i pieczołowicie przechowywane pieśni biesiadne, religijne, kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne, przyśpiewki i piosenki okolicznościowe specjalnie układane do tematyki uroczystości, na przykład na dożynki, jubileusze, święta regionalne. Zespół systematycznie bierze udział w licznych imprezach okolicznościowych i spotkaniach biesiadnych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym, jak spotkania andrzejkowe, przeglądy pieśni maryjnej, przeglądy kolęd i pastorałek i spotkania z folklorem. Zespół otrzymał wiele wyróżnień i nagród za kultywowanie ludowych tradycji oraz promocję regionu w 2008 roku. Otrzymują nagrodę Wawrzyn Podlasia. W liście pochwalnym prezydent Aleksander Kwaśniewski napisał, iż jest pod wrażeniem pomysłowości autorów, którzy w swoim dziele potrafili zawrzeć piękno polskiej tradycji, pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za plony. Mowa tutaj oczywiście o wieńcu dożynkowym, który wygrał w Spale w roku 2004.
Uzyskało oczywiście również tytuł zasłużony dla gminy Drelów oraz w 2018 roku z okazji jubileuszu 15-lecia zespołu starosta obecny z nami, pan Mariusz Filipiuk, wyróżnił Czerwone Korale odznaką i tytułem zasłużony dla powiatu bialskiego. Chciałbym dopytać, idąc obok pani redaktor z TVP, pani Aniu, czy to prawda, że do tego wywiadu trzeba było pokonać wysokie płoty? Niech pani coś opowie o tym. No tak, no prawda to jest, bo był wywiad i właśnie bardzo śpieszyliśmy się z panem wójtem i no i musiałam przez takie ogrodzenie skoczyć, bo nie było już czasu, żeby szukać wyjścia. To bo to my z wieńcem staliśmy przy scenie i czekaliśmy na prezentację tego wieńca i no i nie, no już nie było kiedy szukać, którędy tam obejść. Trzeba było skakać. Zobaczcie państwo, jakie poświęcenie na każdym kroku towarzyszy Czerwonym Koralom. Pani Aniu, jeszcze tak chciałbym dopytać, bo widzimy kunszt tych pięknych wieńców. Na pewno wiele ludzi musi nad tym pracować. A ile wcześniej trzeba się zebrać, żeby taki piękny wieniec ubić? No tak, jeżeli podejmujemy decyzję, że wijemy wieniec, to no już dużo wcześniej, bo nawet już wiosną, umawiamy się kto co sieje, bo trzeba posiać len, trzeba posiać proso, trzeba posiać kwiaty. No a później umawiamy się kto kosi jakie zboże. Tak samo jak tutaj, żeby ukosić zboże, żeby miało kolor zielony, też w odpowiednim czasie trzeba to ukosić. Umawiamy się, że kosimy. No tak było, że kosiliśmy po 50 snopków każdego zboża. I później trzeba to obciąć i ułożyć i uwinąć, uwić. Plus jeszcze słomka, no takie różne dekoracje jak kwiaty, to kleiło się dużo wcześniej, żeby no były już gotowe. Ale długo, no sami widzicie, to z miesiąc na pewno i to dzień w dzień. Także jak moje dzieci mówią, o będzie wieniec, to znowu nie będzie obiadu, bo nie będzie mama miała czasu gotować. Chciałbym podsumować, bo to jest bardzo, bardzo myślę istotny element, ponieważ pierwsze miejsce otrzymywałyście za wieniec podczas dożynek gminnych 7 razy, drugie miejsce 1 raz. Podczas dożynek powiatowych zdobywałyście pierwsze miejsce również 7 razy, drugie miejsce 1 raz. Szanowni Państwo, podczas dożynek wojewódzkich zdobywały pierwsze miejsce 3 razy aż, drugie miejsce 2 razy i trzecie miejsce 1 raz. No i te zaszczytne pierwsze miejsce na dożynkach w prezydenckich w Spale, gdzie udało się odzyskać miejsce pierwsze. W domu rękodzieła ludowego w Zachajkach, w którym się dzisiaj znajdujemy, odbywały się również warsztaty wyrobu naczyń z gliny, warsztaty wyrobów ozdób ze słomy i bibuły, pokaz robienia ozdób wielkanocnych, bożonarodzeniowych, pokaz wykonywania makijażu, manicure, konkursy, warsztaty kulinarne i wiele, wiele innych. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dostojni jubilaci, na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na ten dzisiejszy jubileusz. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj z Państwem, ukłonić się w Waszą stronę i przede wszystkim przekazać Wam wielkie słowa uznania i podziękowania. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za tą piękną promocję gminy Drelów, piękną promocję powiatu bialskiego, bo przez te 20 lat muszę powiedzieć, że udało się Państwu bardzo wiele osiągnąć. Te Wasze osiągnięcia podczas dożynek i powiatowych, wojewódzkich i tych prezydenckich no, świadczą o ogromnym Waszym profesjonalizmie. Chciałem przede wszystkim życzyć Państwu jeszcze wiele pięknych jubileuszy. Może uda się spotkać za 10 lat na kolejnym 30-leciu. No i oczywiście na kolejnych 40-50. Tego wszystkim Państwu życzę, żebyśmy w tym samym składzie mogli spotykać się na kolejnych Waszych jubileuszach.
Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze dla Was, dla Waszych najbliższych, dla Waszych rodzin. I chciałem przekazać na ręce Pani Kierownik taki pamiątkowy grawerton. I mam jeszcze taką jedno wyróżnienie, które chciałem przekazać dla członka Waszego zespołu, dla Pana Mariana Wolskiego, który przez 20 lat ciężko pracuje, ruszając miechem w akordeonie. Także, drogi Marianie, w Twoją stronę również kieruję wielkie słowa uznania i podziękowania. I oczywiście serdeczne podziękowania przekazuję dla całego składu zespołu. Dziękuję bardzo. Przekazuję na Pani ręce i życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Jeszcze Pana Mariana chciałem tutaj poprosić. Ale tego, już nie będę tego nie czytał. Nie od komornika. Nie. Dziękuję bardzo. To taki jeden dyplom, a to jest właśnie nie od komornika, tylko drugą stronę. Dziękuję bardzo. Aż tak, jakby się chwilą stał.